pada pić, przecież smuda cię nie zbije. No ale jutro mecz, wielki dzień, siadaj, bo rozlewasz. Trener już dawno śpi, teraz ty polewasz. Myślę, że nie stanie się nic, nic, nic. Myślę, że nie stanie się nic, nic, nic. Minęła noc, dziś mecz, a ja nie mogę dojść do windy. Nie przejmuj się, piweczko strzel i zaraz będziesz winny. Ja formę mam, kondycja jest, bo wczoraj nie mieszałem. Ja nie wiem, co robimy się, tak sobie pomyślałem. Zagrajmy mecz i miejmy już to z głowy. No i piłkarze, widziałem ją, znowu była z innym. Przegramy mecz 0-6, trener będzie winny. Myślę, że nie stało się nic, nic, nic. Myślę, że nie nic się nie stało, nic się nie stało, jak zwykle nic się nie stało. A to główni bohaterowie. No młody, widzę, Passata zaparkowałeś. No, z zachodu nam sprowadzili na euro. No. 9-3 silnik, a? Młody, to jest rocznik. Ale szarpie. Sprzęgło zepsute, to szarpie. Oj tam, oj tam. No, co tam na kursie językowym? No, orłem z języków nie będę, ale trochę polata. Rozmówki wziąłeś? Wziąłem. Jakie? Polsko-zagraniczne. No, będzie okej. Okay. Będzie okej. Okay. Engola! 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 Ha! Hi, Polly. Where's the pop? Yes, sir. Jak film? No. You understand me? Yes, sir. Where? Moment. Is? Moment. Moment. Yeah. Okay. I'm ready. Okay. 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 Młody, ty tak nie możesz się na wszystko zgadzać. Czemu? No pokaż, kto tu rządzi. A, że tak. Come on. Boy, where is the pub? No. Ostrzej, ostrzej. Kategoryczne no. What? Fuck, police! Very much! A miało być tak niebezpiecznie z Anglikami. Angielska flegma. Kultura. Da. Wyższa. Guten Tag. Guten Tag. Tak. Das ist mein Passat. Nein, das ist mein Passat. Nein, ich habe das Foto. Das ist mein Passat. Ich habe, das ist mein Passat. No. Nein, ja. Ten jest rozbity, kaput. A nasz jest cały, ładny. Ja. Ich suche dieses Haus. Wo ist das Haus? Dumm.
Dum. Wo ist dum? Mieszkania szuka deweloper. Nie wiem. Jakoś w 39 nie mieliście problemu, żeby trafić w dom. Bezczelny. A teraz nie traficie, bo to wszystko odnowione. Passat też. Ja wiem, to jest na Jana Pawła. A, ja ci powiem, masz. Ja? Ratzingerstrasse, tam. Dzięki. Mamma mia, polacco, 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 aiuto, polacco. Italiano! Sì, sì, italiano! Felicità, felicità. Na, 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 na. Druppi! Sì, druppi! Sì, sì, druppi! Carabinieri. No. Broni nie dostaniesz, nie ma mowy, nie. No. Burdello, bum, bum. Postrzelać też nie wolno. Zakazane. No. Berlusconi, bunga, bunga. Sì. Jest taki klub tu niedaleko, komendant jeździ, to coś poleci. No, co on nie rozumie po polsku? Sì. Ursula mu poleci. Ursula! Blondino! Cicciolino! Tupolino, sì! Cosa? Bez kozy, zboczeńcu! No, capisci, quando? Quando? Quanto to jest ile? Ile? Mamona. Ile? No ja mam gratis. Gratis! 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 Sì, Madonna, gratis! Ribnicco gratis! Polacco cretini! Jak to gratis? A ja tam jeszcze nie byłem. Ja w domu nawet muszę płacić. No ja u ciebie w domu nie płacę. Co? Gadasz z nim. Ja po murzyńsku nie umiem. Dzień dobry. Dzień dobry. I tu mam bileta na mecza i cię chciała dowiedzieć, gdzie to, kiedy tu. Od konika pan kupił? Nie, od człowieka, buchtaczku. No ale tu jest napisane Nigeria, Brazylia. No i cię chciała dowiedzieć, kiedy moja Nigeria gra. No ale to są mistrzostwa Euro, Nigeria tu nie gra. A jak były u was mistrzostwa świata, to Nigeria nawet z grupy nie wyszła. U nas były mistrzostwa? No prawie 2 lata temu w RPA. Ty patrz jakie gnoje, ani plakatu na wiosce, ani nic. Ej, to my jednak mieszkamy 100 lat za Mudzinami po prostu. Przepraszam bardzo, do widzenia, HWDP. Co? Nie sprawdzaj. Ja wiem, to po nigeryjsku jest cześć. To ja tak komendantowi jutro powiem. HWDP. Zdrowujcie. O, Iwan Groźny, Ała, no co? Kto wskazał Italieńcowi, że w moim burdelu jest gratis? Komandir. Komandir, ko mnie. Bisisz mi dzięki za Italiańca. Mam 200 zł. Za Włocha. 600. Jak 600? To by się trafił włoski ogier, pazurro. Słyszałem, w mieście gadają, że chcesz pradać Passata. Tak jest. No to pamiętaj, prowizja dla mnie, bo jak nie, to... No zajdź, spagadi. No. Haruszyje sabaki. No. Do świdania. Jak znam wilka, to ma pan przechlapane. Idź tylko no co, za żonę, co? Ja nie. Ufalię, dupnił nam auspuff, całą rułę obdistano. Możesz tam jako szwajc maszynę, żeby to na gipko heftnyć. Tam. Dzięki. Kto to był? Szwed. A. Po ryju poznałem. A wikej rzeźbiony. Ahoj, policjanty! Ahoj! Zniknijcie se mi! Gdzie tu są autobusowe odchody? A u nas konie już nie jeżdżą.
Ne, pane, vy se to nerozumíte. Ne? Já se pýtám o autobusové odchody. No, odjazdy autobusu. A, no tak. No tak to říkám. Vě pan co, tam je přestanek autobusový. Tamhle? Tak, tam. I tam jest taki automat na bilety, musí pan bilet kupić. Trt jest. No. A ten automat to máte poruchany. Co? Automat nie może być ten tego. Ale ja jsem to viděl. Taki starší Němec go poruchal. Co? Mści się za Passata i... Nie, młody, zepsuty. No, tak to říkám. Co ja se pomyślałem. A ja? A co se wy to myślite? Nie chce pan wiedzieć. Właśnie, nie chciałby pan kupić Passata? A on jest poruchany? Nie. On jest sprawny, elegancki. Z tyłu nawet jest kanapa rozkładana, jakby pan chciał coś popsuć. Ne, ja se nemám taky peníze. Policajti, řekněte, kde tu je stadion, bo tam naše futbalisty, Čechy, hrajou s Němcami. Já bende za Čechami. Ano, Čechy, 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 Čechy. Młody, 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 jak znám życie, to Češi się już dawno Niemcom poddali. A, że to... Co? Zawsze się Niemcom poddawali. Co wy to říkáte? Nasze futbalisty se nepoddają. O, wy Polacki. Vy se uvidíte, náš kretek tu přijde, i te všechny autostrady vám rozkopě. Budete mít to všechno zrujnované. Ne! To je nemožné. To už je všechno zrujnované. Wyście są chorzy, mundurowe obsrańce! Stop! Stop! Proszę państwa, zapraszam na kolejny sketch, który nosi tytuł Zakład Pogrzebowy. Zapraszam. Nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłaci. A, witam pana bardzo serdecznie w naszej firmie. Dzień dobry, nie wiem czy dobrze trafiłem, bo to świetnie tak... pan trafił. Tak? Zakład Pogrzebowy Przewiśniek. Nasze motto na czas, na miejsce, na amen. Pan siada. Dziękuję. Ja rozumiem, że to trudna chwila dla pana. Nie, nie. Proszę mnie złapać za rękę. Śmiało. Chciałbym połączyć się z panem w bólu. Śmiało. Kto odszedł? No jeszcze nikt. Ja będę odchodził. Chciałem sobie wcześniej wszystko załatwić, wie pan. Pan wybaczy, ale tym to akurat powinna się zająć rodzina. Tak, rodzina już raz urodziny mi zorganizowała, dziękuję bardzo. O, tak. Zorganizują mi pogrzeb, to ksiądz na kładach będzie jeździł. Tak. Będą dmuchane zamki, nie? Tak. Dziękuję. I zaśpiewa Natasza Urbańska. Tak. Tak, proszę pana, ale to jest pakiet podstawowy. Ja myślę, że pan, skoro pan chce, żeby pana, prawda, impreza była atrakcyjna, żeby no tak. goście się dobrze bawili, tak. no i pan jak dupa nie leżał, tak. prawda? No, to musimy podnieść prestiż pana imprezy. Także nie, ja zadam panu parę pytań, bo chciałbym wiedzieć, jakie są pańskie oczekiwania. Tak, tak. Dobrze. Proszę pana, czy będziemy kremować ciało? Tak, tak. No, dobrze, bo to modne teraz. Tak, tak, natrzyjcie czymś. A my to się chyba nie rozumiemy. Ja pytam, czy będziemy palić ciało? Nie. Jest pan katolikiem? Tak. Proszę pana, Kościół katolicki już dawno zaakceptował takie praktyki. Także. Tak, zaakceptował. Później okaże się, że nie i będę się wiecznie bujał. A, czyli tradycyjnie dziura i trumna. Tak jest. I jaka trumna? Tak jak wszyscy. No, proszę pana, my nie możemy wszystkich wkładać do jednego worka. To niech pan coś zaproponuje. Proszę bardzo. Stefano! Proszę. Stefano! Stefano! Stefano,
Jedyny ciepły w prosektorium, proszę pana. Co? Ofertujemy, tak? Tak, oferta dla pana. Więc ja bym pana widział w takiej wersji ekologicznej. Tak. Trumienka z wikliny lub kukurydzy. Tak. W 6 miesięcy jest pan w pełni zmęczony z naturą. Proszę pana, jeszcze dopłata z Unii Europejskiej. No połowę zwracają, no. Nie, dziękuję. A. Ekologia nie. Nie podoba się. Dobrze. W takim razie ostatni krzyk mody, aluminium lub stal nierdzewka. O, bardzo fajnie. A ja tego bym osobiście nie polecał. Dlaczego? No ze względu na częste kradzieże. Tak, tak. Wie pan, wezmą, wykopią, jak to już sam pan wcześniej powiedział, będzie się pan wiecznie bujał. Tak. Dom na skupie, a pan w dupie. Co? Także pozostaje tradycyjna dębowa. Tak, dębowa. Ale uprzedzam, droga. Droga. Bardzo droga. Są droga. Tanie odpowiedniki z Ikei. No, tylko będziesz pan sobie musiał sam to poskładać. A może pan nie mieć do tego głowy, prawda? No. Wezmę kredyt, dębowa. No, proszę bardzo, dębowa. Tak. Super, stary miesiączki, ja lecę, bo mi tam klient schnie. No tak. Zimnego się farba nie trzyma. To się, nie wiem. Dobrze, z czego pan sobie życzy nagrobek? Granit, marmur, klinkier, parkiet, kafelki, beton i tong. I kule z dancefloorem jeszcze niech pan mi zamontuje. O, i zaśpiewa Natasza Urbańska, proszę pan. Nie no, tradycyjnie marmur. Marmur, no dobrze, to faktycznie tradycyjnie marmur. A co na płycie? No jak to, co napisy? A, napisy to są w filmie. Ja się pytam, czy montujemy monitory LCD. Pan, na pewno ma pan jakieś filmy z życia, to sobie rodzina pogląda, powspomina, tak wie pan. Nie mam. A tu nic nie szkodzi. Zamontujemy cyfrowy Polsat. I jeszcze zrobimy tak, że pańskie dzieciaki to godzinami będą przysiadywać nad pana grobem. Jak to? Zamontujemy PlayStation. Jaki pan sobie życzy tytuł przed nazwiskiem? No, tak jak wszyscy, magister. A nie chce pan doktor, profesor? Nie no, jak to? Tego tak nikt nie sprawdza. Nie, 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 nie. Co, przyjdą, wylegitymują pana. Proszę pana. Pan pisze doktor. No. Habilitowany. Napisze rehabilitowany. O, a teraz coś bardzo ważnego. To jest coś, co po panu pozostanie na lata. Tak? Cytat. Proszę pana. Mam. Śmiał. Śpieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą. Bo się popłaczę. Nie, proszę pana, smutne, tak? Smutne. Ja proponuję coś bardziej na czasie. Nie płaczcie. Moje konto na naszej klasie jest nadal aktywne. No ale ja nie mam konta na naszej klasie. Jak nie masz pana na naszej klasie, to na Facebooku. Też nie mam. Ło, to można powiedzieć, że już pan nie żyjesz. Szefie! No właśnie, szefie, bo wracałem właśnie z tego pogrzebu przybrani za cyganów, Romów czy tam innych Hiszpanów. Właśnie widzę. I tam draka była, bo tam wszyscy krzyczeli. Jachwę, Jachwę. No właśnie, draka, debile kochane, draka, no. No to się szef denerwuje. Co denerwuje? Chyba jest jakaś różnica pomiędzy nazwiskiem Wasyl a Zimmerman. A, czyli nie ore ore? Nie, nie ore ore, gdybym był bogaty, idioci. Gdziemy się przebrać? No właśnie, za skrzypków. Portfel kolega pan był. Bardzo pana przepraszam za tych debili, no bardzo przepraszam. Wie pan, ja sobie teraz tak pomyślałem, że na pana pogrzebie to koniecznie powinni pojawić się celebryci. Ten. Osobiście polecam bracia Mroczkowie, świetnie płaczą. No, chyba, że nasza narodowa płaczka numer 1, Edyta Górniak. Panie, jak ta się rozryczy, to normalnie. Nie, dziękuję.
A, nie, rozumiem. Dobrze, no proszę pana. A, to, że na pana pogrzebie, prawda, zaśpiewa Natasza Urbańska, to już wiemy. Kogo pan sobie jeszcze życzy? Doda, Bajm, czy robimy totalny rozpizdziel Lady Punk? Nie no, chcę, żeby ktoś na trąbce mi zagrał, tak? A, to możemy mieć problem. Dlaczego? No, Wodecki ma zajęte najbliższe 2 lata. Ale Pszczółkę Maję to i się z płyty puści. O. Jak zabezpieczymy grób? Monitoring, elektryczny pasterz czy pies z budą? Ho, ho. No ale po co zabezpieczać grób? Co, gwizdną panu wadzą, to se pan to zobaczysz. Człowieku, ja już nie będę żył. O, czyli pies z budą. A ma pan jakieś marzenia, czegoś, co pan za życia nie zdążył zrobić, a my, jako zakład pogrzebowy dla pana, to zrealizujemy? Nie mam, wszystko zdążyłem. Dobrze, pana, każdy ma jakieś marzenia. Ja się urodziłem, od razu nie miałem. Się pan zamknął, a teraz się pan otwórz i proszę bardzo, no. No, no zawsze chciałem skoczyć na bungee, ale trochę się bałem. Genialne! Tak? No, no. Czy pana na to czekałem? Rzucimy trumnę na bungee. Tak. Dół, góra, piekło, niebo. Jaka symbolika, proszę pana. Ale to jest niebezpieczne. Ale panu i tak będzie wszystko jedno. A świadectwo za odwagę na nagrobku się będzie pięknie prezentować. Sąsiedzi z kwatery obok będą zazdrościć. Co to gadki na cmentarzu będzie, proszę pana. Dobrze. Kto poniesie trumnę? Bracia. A, no tak, no tak. Tak. Mam prośbę taką, tak. Że... żeby do trumny dużo cegieł nawrzucać. To... Nalejemy i betonu. Tak. Nie lubimy rodzinki. Nie. No. Zapisałem. Trumnę poniosą bracia. Cugowscy. To poprawię. A tatuś też? Nie, mój klimat. A, no, widzi pan. Mój też nie. A skoro już jesteśmy przy transporcie, tak się nam to słucha. Jak przewieziemy trumnę z kościoła na cmentarz, proszę pana? Skuterem śnieżnym ja będę prowadził. O, no genialne. Nie, no żartowałem. Tradycyjnie, karawanem. A szkoda, bo się fajnie zapowiadało. Ale nic, najważniejsze, że na pana pogrzebie zaśpiewa Natasza Urbańska, och. Dobra, Natasz. Ile to będzie kosztować? Proszę pana, bo ja już to prawie mam policzone. No. Słupek, rabacik. Dziękuję. No, proszę bardzo. O, już 65 400 zł, tak. Ja będę miał pogrzeb z ZUS-u. ZUS-u na to nie stać. Oj, nie docenia pan ZUS-u. Nie, bez tego wszystkiego. Tak? Ja. O, najbliżsi. Tak. Ksiądz. I bez stypy do domu koniec. Tak. 165 400 zł. No przed chwilą było taniej z tym wszystkim, teraz jest drożej bez tego wszystkiego. No co pan? Tak było przed chwilą. Jeżeli pan nie umiesz umierać tak jak wszyscy, to za fanaberię trzeba płacić. Najważniejsze jest to, że na pana pogrzebie zaśpiewa Natasza Urbańska. A co pan z tą Nataszą Urbańską cały czas? Proszę no co? Pana, takie są przepisy. Jak takie są przepisy, jak pan mi się narzucasz cały czas z Nataszą Urbańską? Ja się z Urbańską nie narzucam. To kto się narzuca? Józefowicz! Jest taka znana akcja, cała Polska czyta dzieciom. Państwo pewnie czytaliście dzieciom. O, pan może nie, ale... Tak... Pani to też nie wiem, ale tak generalnie widzę, że głównie inteligenci. Zatem myślę, że państwo czytali dzieciom. Zobaczcie, jak wygląda to w wersji śląskiej. Plus gość. A daj pokój, chłopie, ja co ci? Godzina wysiedzisz. Ja godzina, jak ten dziul w parku by da siedział, chłopie. Za godzina, chłopie, to moja baba będzie miała trwało, rozumiesz? By wyglądała jak sztrykowany baran. Ty, wiesz co, no, czy ona po tym ten łeb do Matiza zmieści? Ty? Będziesz musiał dach uwalić. Albo łeb. Tyż pomysł, patrz. Ja ci powiem, ty, już się nie umiał doczekać, jak ten mój stanik se z nami do szynku pójdzie, ja, wiesz? Ja, już też browca dupnie. Ja. Już mu daję na nupel, wiesz? Pomalutku. Ale mu się tak fajnie grco. No, to kupiony, chłopie.
Ty patrz, ten gorol z podczynostki idzie. Ja, kurde, to trzeba mieć coś z łepą, żeby we wtorek w ancugu chodzić. Dzień dobry. Dobry, panie Mareczku, co tak w ancugu? Wesele mocie, komunia, wiecie, kto umrzył. W czym? W ancugu, to jest ancug, chłopie. No. Nie, ja tak normalnie codziennie chodzę. To w pół czuja. Jak on tak na co dzień dupie, to w czym poroka pochowają? Ja. Co to masz? Książeczka Kopciuszek, Wojtusiowi będę czytać. Takiemu małemu? Ja Wojtusiowi czytałem, jak był jeszcze w łonie matki. Co za ciul do bębna czytał. Co to w tym basie też tam słyszę? Słucham? Nic. Ja właśnie godą, że ja mojemu Stanikowi też od małego puszczą ta śląsko telewizję. Ja. Hopie, jak on żołtyska zobaczy, to tak ja. Cały chodzi. Tak, hopie, tak. No taki jest dziwoki a za nim. A w babeciach to mu się ta Bartelowo podoba. Ja. No ona się mu chyba z mlekiem kojarzy. Ja. A wiesz, ale respondek mu coś nie pasuje. Coś. Mu się tak po nim... O, normalnie. Tak nie, nie, no ja Wojtusiowi od małego Mozarta puszczam. Ja, a ja Stanikowi szlagier maszyna. Czekaj, obejrz się. Musztarda dziecku chce dać. Musztarda dziecku, co za... Jaka musztarda, obiadek w słoiczku to jest. To jest obiadek, ja, to jest obiadek. Tak. Moja baba Stanikowi to w litrowy krał zagrubi. I se już nawet krupniok w dupi. Ze skórą. Co? Chodźcie. Co tam sznupiesz? To herbatki dla Wojtusia zapomniałem. Stoj, hopie, stanik mu 2 litry kompotu z rabadru. Na dwóch styknie. Jeszcze my się napijemy. Co, popijemy? A może tam? No ja wiem, no hopie, co do parku. Wojtuś nie może pić kompotu z rabarbaru. Czemu nie może? Uczule nie ma. Ja by ci powiedział, na kogo mój stanik ma uczulenie. Ale byś się obraził. Panowie, ale mam taką wielką prośbę. Popilnujecie na chwilę Wojtusia? Dawaj go, dawaj go, kurde. Tu jest książeczka? Ja, no widzę. No, a ja za 2 minuty jestem, okej? Okay? Dobra, ciś. Na razie. Stanik! Dziwaj się! Tak wygląda mały gorol. Już kichnął. Ja się cofnę, bo on ma uczulenie, chłopie. Ja kiedyś jechał, chłopie, w autobusie w środku gorola, to dziecko tu miało taką wysepkę normalnie, chłopie. To kaj siodłeś ty. No co, a wiesz co za pierwństwo w autobusie jedzie? Wiesz, kogo siądziesz? Nie wiesz, no to nie rozpoznasz. A co dziecko też winne? No nic, no co? Taki tata trafił. Co? To nie ma coś. O, ty, ujek ci teraz kipoczyto, ja czytaj, ja. Dziwej to, patrz. Co? Walt Disney. Ja, ty. A skąd on był ten Disney? Disney, czekaj. Spiekar. On był spiekar. Ja Disney. No ja tam kiedyś mieszkaniki kupił. O, to może, no tak. Ja. To może być, ja, czytaj. Ja, patrz, no. Wielkie litery. Ja, fajnie, ja. No czytaj. Ja. Dawno ja, temu, ja, no. Za górami. Co? Żyć chyba za hołdami. Co to jest za ciulstwo, ja, ty? Patrz. No o, patrz. Warszawa, widzisz? Wyciep to. Ciulstwo szpetne. Tfu. I patrz, to jest... Kurde. Wziąłeś to. Jeszcze w Warszawie nic dobrego nie napisali. Ten Disney był z Warszawy, ty. O, widzisz. No to pierwszy. Ja tam już kamiki wyparza, ty. Ja, cześć, hopy. Cześć, hopy. Cześć, Gerard. Cześć. Chodź sam, kaj idziesz. By przyszedł, teraz ja nie mogę, idę się wyjszczuć. No, a kaj, tam? Tam nie idź! Zaraz ty przyjdę. Co ty, ciulu? Pójdziesz tam, przyjdę. Ci klesz siądzie na półoka i będziesz miał. No, chodź sam. No. Siednie ci klesz, nażerę się, będziesz miał 3 jajca. A co? No. Ale baba będzie zadowolona. Siodeś na nic. Siodeś. Synek, hopie. 6 zmajstrował. To nie, tego gorola. To, rozumiesz, poczućki, rozumiesz? Przy 4 też jest tak mówił. Ja. Ale ja nie, tam, bo my się go wzięli na opiekę, rozumiesz? My mu bajka opowiadamy o Kopciuszku, rozumiesz? O Kopciuszku. Też nie słyszał. O czym? Kumiarze, że ja Kopciuszkaś nie widział. No co ty go dusz? Kopciuszko. No, tyś nie słyszał, to słuchaj, hopie, no. Przejdźcie oba. No, dobra. To było tak.
Dawno, dawno temu. Jak jeszcze na grubie dobrze płacili. O, ja. W starym familoku mieszkał się Kopciuszek z fotrem, macochą i dwiema cerami, nie? Ja. Macocha i cery były szpetne jak przodek po odszczale. Ja. O, bo były ze Sosnowca. Ja. O, właśnie. O, dobrze. O, dobrze, dobrze. No. A Kopciuszek i ojciec byli od nas. O, z Rybnika, rozumiesz? Ja. A dokładnie z Boguszów. Ja. O, właśnie, ja. Dokładnie z Boguszów. Józef miał kiedyś piękna dziewczyna w Boguszowicach. Ja? Co ty go dosz? Ja, piękna, szwarna dziocha. Ty coś do niej chodził normalnie? Chodził. Ja? I no ten związek przyszłości nie miał. Czemu? Bo go moja żona zwęszyła. No kurde. Ja. Może być. To za tobą tak szczylali, widzisz. No kurde, no, co zrobisz, no. No może być. Ale dobra, słuchajcie, no. Ale ten, ta macocha z tymi cerami, bo to trzeba wrócić, nie? Ta macocha pojechała z tymi cerami do miasta, klajdy na bal pokupować, rozumiem. A klajd małego rolu to jest to, co twój tata zawsze ma mieć wigo, jak ją od zadku zachodzi. Co to dziecku takie rzeczy go dość? Dekę cię pismo. Pójdzie na dyskotekę, już będzie wiedział. Co? I już będzie ci. Ty już byś ci zdać. No kaj dziecku takie rzeczy. No. Dziwia, że ty możesz ono jedzie. Słuchaj. Na tym balu książę wiązę w babach pomaszkecić. Co ty godzisz? Co, pomaszkecić go? No co, no. I jedna za żona miał się wybrać, nie? No. Kopciuszek w tym czasie co? Musiał oddzielić wągel od mułu. O, ja. Czemu? No co czemu? Żeby wąglem rozpolić, mokrym mułem zaciepać. O. I żeby chyć do rana trzymał. Ja. Dobrze. Ja. Dobrze. Dobrze. Dobrze, Dodo. Ja. No i Kopciuszek też chciał iść na ten bal, rozumiesz, ale nie mógł. Czemu? Bo musiał uważać żur dla ojca, rozumiesz? Kaczka w pomarańczach dla macochy i cerów, nie? Ja. A do tego był tak umazany od mułu, tak czorny. Weź, normalnie tak, a tu miał takie ciumpy mu tam rotały. Że bez tuż macocha kozała mu siedzieć z duma na życi. Ja. I jak już wszyscy pojechali na ten bal, rozumiesz? To ten Kopciuszek Borot usiadł na ryczce, rozumiesz? Ryczał. Jak on ryczał. Ale tak ryczał, że te ciumpy już miał do Zoli normalnie. Ja. Forgoli. Się z tego zrobiła taką dupno kałuża, o, nie? Tak, ja? I z tej kałuży wylął skarbek. Ja. Wylął i padł. Skarbek wylął? No co padł? Wylos i padł. No co? Nie rycz, pojedziesz! Ja. Tak padł. Ja. Skarbek powiedział. Ja. I wytor dział się ciumpy, nie rozumiesz? Doje taką fajną kiecka, rozumiesz? I wziął kunsek wungla i ciepnął nim szczura. Czemu? Właśnie, czemu? No ciepnął nim szczura. Ja. Ten szczur się obrócił i padł nie w łeb, ty ciulu. O. I zamienił się w kunia. O! A ten kunsek węgla w co? Woźnica. Nie, w biegno karety. Ja, widzisz. A ten woźnica... Skarbek zamienił się w woźnica, rozumiesz? Skarbek. I pojechali na... Żyćkaj pojechali. Co oni jeszcze jej padą? Co jej pamiętam. No pamiętasz, to nie rób dzieci za ciula normalnie. On jeszcze padł, o, że przed 12 musi stamtąd pitać, o, bo to wszystko zniknie. Ja, rozumiesz. I wtedy pojechali, a jak zajechali tą karetą pod ta remiza, rozumiesz? Jeszcze ta Korola zrobił, Hasim zaciepało, rozumiesz? Normalnie. Nie widzą alumy. Ja, co? Ja. Na bogato, rozumiesz. A kareta piękna jak Matis po tuningu, rozumiesz, normalnie robi. I jak ten Kopciuszek chopie w los na ta sala, to normalnie wszystkich szlak trafił, normalnie. A macocha też jeszcze bardziej spuchła, normalnie, bo bachratą, rozumiesz. A ten książę, ale taki fajny, wyszykowany, no coś taki jak ty, wiesz? Ja. On tak poczuł tego Kopciuszka, ja też miał takie kudły, rozumiesz.
Tu też miał kudły, wiesz, tu miał... Keta miał, mąż keta. Nie mógł. Na dresie elegancko czy paski, ja. Tak. Podszedł do tego Kopciuszka i padł, tańcujesz? A Kopciuszek padała ja, tańcuję, ale jeszcze kola bych bachła. Tak padała. Ja. No i musimy z Polski se tańcować. A grali tam przeróżne szlagry. I leciała ta, no. Wodzionka. Ja i śląski reggae ja, było. Chłop z babą normalnie. Jak to macocha zobaczyła, to z nerwów zaczęła pakować żarcie do taszki. Nie? I jeszcze tak szłapą kitko cisła, ty normalnie. A cery w tym czasie wdupiały krupniopki. Trzy na nos, wcisnę ty. Ja, bo były bachraty, rozumiesz. I jak se już z tym cięciem potańcowali, to se usiedli na boku, rozumiesz? Kaj na boku, chłopie, pięć dych za loża do... W loży se usiedli i zaczęli se dżistać. I normalnie tak dżistali, że ani się nie kapi, jak ty zło dwa nosi. Ja, ty i do Taś. Wieruna. No widzisz, jaką emocja, chłopie, ta się zerwała i pada. Cięciowi, wiesz co? Sorry, że tak w mańklu depca, ale zaraz pyta Cisła ku chałupie. Ja. A on się spytał czemu. Ja. A ona poleciała, rozumiesz, ale że na schodach było gładko, rozumiesz. Bo było nieposute. Ja. To normalnie ukyzła, rozumiesz. Ja. I jeszcze łepą dupła w gelinder, rozumiesz. Ja. Ja. Dupła. Dwójki se wybiła. To nie ma co śmiać, bo to jest szczęście jednak. Bo ona i Boroka straciła szczewik, rozumiesz? Ja, to jest najważniejsze. Ja. I ten Borok, książę, podleciał, wziął ten szczewik, powunio. O kurde. Kurde. Padło tam, co zdechło i nie chce wyliść. Ja. I tak wziął. Ona całe noc tańczyła. Ja, żeby jedno. A w szczewika chyba chodziła z miesiąc. No. I tak wziął ten szczewik, padło, kurde. I no jeden, to ani nie sprzedł. I wyciepku. Wziął, poszło ligać, rozumiesz? Na drugi dzień stół, rozumiesz? Podbywał. Ja. Króliczok zamknął. Barany wygnął, gołębie sobie jeszcze puścił. Ja. Wziął ten szczewik, siódł na moplika i jechał bez cały Śląsk, rozumiesz? Jechał. Na głowie miał gogle. Karela. Z Iheko miał spięte galoty. Jak już tak zajechał pod ostatni familok, to w los do chałupy macochy. O! I zaczął, rozumiesz, przymierzać, ty szczewik na każdą szłapa, ale nie pasował. No nie pasował, rozumiesz. Czemu? Co czemu? Bo macocha miała platfusa. Ja. A cery miały haluksy. O! Taki, że się o nie potykały w ogóle. Już miał tak wylazować i tak się podziwał, a tam w kącie Kopciuszek skupie bierze normalnie. I tak trochę niechętnie go zawołał, pan, pójdź za mną, umazańcu. A Kopciuszek tak troszkę się onaczył, padł, Kajo tam puda. I wtedy mu się oczy otwarły i poznał dziołcha po akcyncie. I żyli długo i szczęśliwie. Tak to było. Tak było. Tak to leciało. Panowie, przepraszam, że tak długo to trwało, ale musiałem odpowiednią temperaturę uzyskać. Co to jest? Się synek nie interesuj, bo kociej mordy dostaniesz. Właśnie. Czemu? Nie mówi się czemu, tylko czemu. Gorolu. Czemu. Czemu, bo nie ma w życiu dżemu. Jaki zadowolony. No chłopie, fajną bajka usłyszał, to zadowolony. Zadowolony i tam trochę chyba cięższy, ty, on ci chyba nakidał. Ale dziękuję bardzo. Dziękuję, halba wisisz. Co? Flaszka, ciulu. No Wojtusiu, no kto to do ciebie przyszedł, no? No kto to do ciebie przyszedł, Wojtusiu? No Wojtusiu, no kto to do ciebie przyszedł? No kto? No? Gola!
Szanowni Państwo, mężczyzna XXI wieku robi wszystko, żeby nie rozpoznać jego wieku, a czasem nawet płci. Mężczyzna XXI wieku jest metroseksualny, cokolwiek to oznacza. Kto wygra mecz, nie wiadomo, kto wygra mecz, kto wygra... Wlas! Cześć, szwagier, cześć, szwagier, cześć! Cześć, Mareczku, cześć. Witam, witam. Pozwól, przedstawię kolega Krzysztof. Mirek. Cześć. No, cześć, cześć. Przepraszamy za spóźnienie, ale byliśmy jeszcze u kosmetyczki. O, o, ważna sprawa. No, ja kiedyś do fryzjerki chodziłem. No i co? Jej mąż nas nakrył. A. Się skończyła mokra łóżka. Siadajcie. Krzysztof. Dziękuję. Krzysiu, piwko? Nie, Krzysiu, nie piję piweczka. Bo? No bo piweczko ma strasznie dużo kalorii i później bym poszedł na basen, czy nie daj Boże na plażę, gdzie z taką oponką, nie. No, nie. To głupio wygląda, tak. Zwłaszcza zimówka latem. Ale ja poproszę. No. A zjecie coś? Po 18 nie jemy. A zresztą nawpychaliśmy się tych bakłażanów z grilla, że... Nie jesz mięsa? Nie. Szwagier wrześni pracuje. A jem. No. Piersi, no. Kurze na parze, takie z wolnego wybiegu. Człowieku, zwierzęta trzeba tuczyć. Tuczyć, 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 tuczyć. Przepraszam. Zwierzęta też mają swoje uczucia, mają swoją godność, mają plany na przyszłość. I tu masz rację, ty. No. Ostatnio wchodzę na rzeźnię. Idzie Mirek z prądem. Idzie Mirek z prądem. A jedna świnia tak. Milku, Milku, rzeźniku, rzeźniku, nie rób mi krzywdy. Spełnię twoje trzy życzenia. Mirek, nie bądź świnia. To myślę, o nie, albo przestaję pić, albo zmieniam robotę po prostu. Także dzisiaj goloneczka sojowa. Co? Co? Normalna, tylko z planami na przyszłość. Skorzystam z toalety. Ręce będziesz mył? No oczywiście. No, to szanuj wody. Ktoś za to płaci. Mirek. Ty, po co mu ta woda, ty? No to jest taka specjalna woda, on się nie oczyszcza od wewnątrz. Ja też mam, co było powiedzieć. Ale to jest woda oligoceńska. A. Mirek, Mirek, przepraszam. No. Masz może nakładki higieniczne na sedes? Kurczę, mi się skończyły, patrz. A miałem takie fajne oligoceńskie, patrz. Miałem... Poradzę sobie. Dasz radę, tak? Czy cię wysadzić? Poradzę sobie. No, jak coś to wołaj, tato kupa, to przylecę, nie? Co to za koleś, ty? No, mój szef z pracy, ale bardzo przyjemny gościu, także uważaj, no, taki, co mówisz. Taki ciepły gościu. Wiesz, że ty jesteś w związku z moją siostrą. A przecież jestem jej mężem, nie? No i mam nadzieję, że wolisz moją siostrę. No, wolę, wolę. Wal, wal. Byleby z tego dzieci były, ty. Grek. No, jest nasz bohater. No, muszę ci powiedzieć, że masz bardzo twardą wodę. Ani mi nie mów, człowieku, no. Co prysznisz, to sińce. Dopie. Robię abdukcję, będę wodociągi skarżył. Wygram. Możemy oglądać mecz? Daj spokój, reklamy są. O, to jest ta fajna, daj głośniej. Kiedy wracam z trasy koncertowej po licznych rautach i bankietach, moja twarz jest bardzo zmęczona. Wtedy ukojenie daje mi naturalny krem do twarzy Puchatak. Na noc i na dzień. Kiedy używam kubusia, twarz mam jak pupusia niemowlusia. Polecam serdecznie. Marcin Wójcik. Co to było? Pupusia niemowlusia? Co się z wami dzieje? No przecież o tym się teraz wszędzie mówi, no. Gdzie się mówi? Bo ja chyba nie chodzę tam, gdzie wy. No o tym, że mężczyzna musi być elegancki, zadbany, elokwentny, musi być metroseksualny. Ja taki jestem i tego się nie wstydzę. Co? Na golasa w metrze? Chłopie, się strach po bilet schylić. Ty to jesteś taki ABS. Co? Absolutny brak szyi. Zaraz możesz mieć absolutny brak głowy. Mirek, mężczyzna też ma prawo być piękny. Mężczyzna może być przystojny. Tak, i ty może jesteś przystojny z tą swoją ziemistą, szarą cerą. Zajebistą szarą cerą. Panowie, przestańcie. Ja ostatnio dużo czytałem o takich męskich zabiegach. Jedyny męski zabieg, jaki znam, to świniobicie. A słyszałeś na przykład o maseczkach na twarz? O, i to jest dobre miejsce i czas, żeby zadać sobie pytanie, czy mężczyzna w maseczce na twarzy to już ekstrawagancja, czy zwykłe dbanie o siebie? Hmm?
Ty mnie pytasz? Tak, ciebie pytam. Kim jest mężczyzna w maseczce na twarzy? Zorro. Zorro na koniu. A słyszałeś na przykład o zamykaniu naczynek? A propos naczynek, piweczko? No. No, wreszcie. Bo... No ile tych piweczek, co? Pierwsze dopiero. No, no. Pierwsze, a w tamtym tygodniu też. Kto to w ogóle jest? Mój szwagier. Tak, otacza mnie z każdej strony i czuję się źle. W ogóle mógłbyś mu zaproponować takie majtki, bieliznę, maskującą brzuszek. Hmm? Poćwiczy, będzie elegancko wyglądał. Tak? Mm-hmm. Tak myślisz? No, co proszę? Co proszę? No właśnie, Krzysztof mówi, zaproponować? Krzysztof mówi, żebyś sobie kupił takie majtki, które by zakrywały twój wylewający się brzuch. Po co? Z golfem majty mam nosić? Tak. Żeby zamaskować to, co masz, a jak zaczniesz chodzić na siłownię, to będzie elegancki kaloryfer. Jest. Co, to jest kaloryfer, no tak? Jak nie, kaloryfer. To jest zbiornik retencyjny. Śnieg! Sieknę, łeb spadnie. To nie jest żaden kaloryfer. Jest kaloryfer. Nie. A słyszałeś o ogrzewaniu podłogowym? Technologia. Zdrówko. Patrz, debila, patrz. Ty klejem biurowym rej smarujesz? To jest pomadka. Matka jest tylko jedna. Mirek, ty pewnie jeszcze używasz wody kolońskiej. O, która zawiera alkohol i wysusza skórę. Nie będę cześć wychodził jak ty. I z tobą się o niczym nie da pogadać. Bo nie będę gadał o babskich pierdołach, ludzie. Wiesz co, cóż? Ty powinieneś sobie zrobić zabieg z botoksu. O, żeby zlikwidować twój gniewny wyraz twarzy. I co, i wy żeście sobie ten botoks wszędzie powciskali, tak? Nie wszędzie się da. No to gdzie? Ja na przykład zrobiłem sobie usta, Marek jest świadkiem, mam teraz jędrniejsze, wydatniejsze, pociągające. Poka. No. Wywal wary. No tak bardziej, tak z metr do przodu wywal. Nie dasz. No cię proszę, Angelina Jolie. No. A co sobie zrobił Brad Pitt? No powiedz mu, bądź mężczyzną, powiedz. No. No tu. Co tu? No czoło. Co czoło? Co z tym czoło? Gdzie masz teraz czoło? Co ci zrobili? No tu, nie marszczy się. A? To zdziw się. Ile za to dałeś? 500. 500? Ha! Żeby się nie móc zdziwić w tym kraju, człowieku! Puknij! Mirek, ty tak gadasz, a ty zrobiłeś coś dla siebie w życiu? Zrobiłeś? Garaż sobie posprzątałem. To ja, ciekawe. Tak. Nic sobie w życiu nie zrobiłeś, nigdy nie zrobisz. Siadaj! Nie, stój, bądź mężczyzną! Siadaj, powiedziałem! Stój twardo, prężnie! Siadaj! Stój! Siadaj! To. Jest kompromis? Nic sobie w życiu nie zrobiłeś i nigdy nie zrobisz. Ty też siadaj. Nie będę siadał, będę stał i ci wypominał. Siadaj, dlaczego... pedałem, powiedziałem! Nie jestem żadnym pedałem! Nie jestem żadnym pedałem. Jestem metroseksualny. Mirek, to dla ciebie wymyślono mikrodermabrazję, pary z wapazonu. Peeling enzymatyczny jest dla ciebie. A dla ciebie wymyślono te drzwi z dykty, które radzę się zamknąć za sobą. W tej chwili, nie w ciebie i tych twoich warg. Proszę bardzo, wargi idą pierwsze. No, raz, dwa. Wychodzimy. Krzup. Poszedł! Poszła! Mirek! Poszło! Nie wiadomo. Mirek, szwagier, no! Jaki szwagier? Jaki szwagier? Już nie masz szwagra, a? Nawet się teraz zdziwić nie możesz! Szanowni Państwo, w życiu spotykają nas różne historie. Można powiedzieć, że nieziemskie. I oto przed Państwem taka nieziemska historia ze zwykłym chłopem w tle. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy ufolutki, hop, sasa, hop, sasa. Mamy takie głupie czułki, hop, sa, hop, sa, sa.
płacić ziemiani. Na! Ty, nie popychaj! Ci kupny w... Pochwalony Trójcu przy Najświętsza! W kościele na obrazach to inaczej wyglądało. I się proboszcz kuźwa zdziwi. Proszę wstać, nie jesteśmy żadną Trójcą Przenajświętszą. A, to znaczy, że ja dopiero na bramie. No, święty Piotr, to który? Tu nie ma żadnego świętego Piotra. Ło, to się na górze pozmieniało. Znaczy co, macie dni otwartych drzwi? Ej, to posadźcie na bramie jakiegoś ciecia, bo chłoty należy, panie. Czy pan jest ziemianin? Nem. Tak, to ja, Kazimierz Ziemianin, panie. Wita cię Rada Starszy wraz z całym zgromadzeniem. Przedstawiać nie trzeba, ja człowiek wierzący, praktykujący. Kuj zdziwiony. Że tyle narodu w niebie. Kuźwa, sami Polacy. Kazik, ty ochlaptusie też tutaj. Stary ubeku. Uj, ty. No. Jak on jest w niebie, to i Stalina spotkam. Wyjaśnijmy sobie jedno. Nie jesteśmy żadną świętą Trójcą, tylko Radą Starszych planety X. Co? To wy ufolutki. Nie teletubisz. Się. A tu czego akurat nie porwali? Zobaczyliśmy kręgi w zbożu. Panie, tu żadne kręgi. Tu Heniek z dancingu wracał, orła w zbożu robił. Ale obok tego orła były jeszcze ze dwa pow. Nie. No, to Heniek jak nic. Ufoki, a to co? To wy mnie na narządy porwali? To ja od razu mówię, jak każdy prawdziwy Polak. Wątroba do dupy. A, i nie mam też jednej nerki, bo oddam świni, ale pani w zamian za serce. I świnia zadowolona. Je trochę mniej, bo mi się wieczorami ryło robi. Tak, o. Nie chodzi nam o nas, rządy, tylko o informacje na temat ziemi. Mi. O, no, ja durny, o. Panie, ziemi to ja mam 3 hektary. O, będzie tak, kartofelki, pszenica, panie. A co ja tu dam? Oj. Ale... Chodzi nam o całą ziemię. Nie. Oj, dobra, jeszcze 2 niezgłoszone. Napisz se kuźba 5. Cholera. Musieli wykryć konopie. A nic wyjaram. Jaki kraj pan reprezentuje? Polskę. Bo Polska jest najważniejsza. Przynajmniej jeden kosmita też tak gadał. Ale miał być reprezentant ziemskiej cywili? Zacznij. Poproszę o ra. Poproszę o ra. No, mam to na końcu języka. Ra. Port. Dziękuję. Chyba wam coś na końcówkach nie styka. Po prostu koledze brakuje jednej kulki. O, tu szkoda chłopa. Nieszczęście. Kogoś ty mi przyprowadził. Będziemy musieli pana odesłać na ziemię. Nie. A ja, jak tu tak, panie? A tu nie może tak być. Jak, panie? No to teraz całe wziąchy będą gadały, że mi kosmici tyłek wygrzmucili. Oj. Tam. Oj. Tam. Oj. O! To...
Niech będzie pochwała. A nie, nie. To kolega jak leciał, to mi powiedział, żeby te... UFO... wasza... mość. Czy pan jest ziemianinem? Co, nie widać? To, jak u was z gospodarką? O, panie! Z gospodarką... Ja, o, jak ja się o zapieprzam przy tej gospodarce... Ja o 6 wstaję, panie, i na babę. Z baby na pole. Z pola na babę, z baby na pole. A orka tu i tu. Nie lepiej na tej babie do tego po... No! Nie, to ty mojej Kryśki nie widział chyba. To się nie da jeździć na takiej wyliniałej kunie. To... Nie da się. Pytamy, jakie macie w Polsce PKB? U nas nie ma PKB. U nas tylko PKS i PKP. Jak PKB? Ale jak trzeba będzie, to się załatwi. PKB, wszystko się załatwi. Wszystko będzie. O, gejów nie było, nie? A przyszła Unia, zarządziła i co? A co to jest ta Unia? Nie. To jest dopiero kosmos. Oj. Łoni to tak wymyślili, że mówią, że ślimak to ryba, a że marchewka to owoc, nie? Ale kasiorę dają, nie? To siedzim cicho i chrupię te owoce. No. Z tego, co ustalono, no? Raz w tygodniu gromadzicie się wszyscy razem. Tak. Wszyscy razem. W świątyniach. Całe rodziny. Wszystko. W jakich świątyniach? To różnie. To zależy od wyznania. No bo jedni tak. Jedni to tak. Carrefour. O, to różnie. Różnie, fani. A są i te tacy poprańcy, co do owi chodzą. Nie? A to straszne poprańcy, bo jak to można się rypać za deski i gwoździe, nie? Jaki macie system uzbrojenia? No, normalnie. No to jak? No to sztacheta, brony, kosa. A, jeszcze jest ta straszna broń biologiczna. Co to ta broń biologiczna? Gnojówka. To taka broń. A właśnie, a propos, bo ja też mam takie postulaty. Jakie? No i żebyście raz na zawsze zabrali tego swojego kosmitę, tego pajacykowa, czy jak on tam taki ten. A jeszcze byście se zabrali Jarka, oddam go na narządy. Jakbym się wam jakiś chomik pochorował, to tego... No. Czego używacie do teleportacji? Czego? No, jak się przemie... Szczacie! Szczamy w krzaki, a co koło do tego? Chodzi nam o transport! No to ja mówił, że przecież PKS i PKP. Ale to jaka to teleportacja? To zwykła burdęga. A PKP jeszcze opóźniona. Słyszeliśmy, że jesteście w stanie klonować owce. Na razie tylko barany. A akumulację mamy w rządzie. Mamy tu w raporcie napisane, że Polacy grają w piłkę nożną. Grają. Grają. Ale w Niemczech. Ale teraz będzie takie poruszenie narodowe. Będzie zrzuta
i będziemy tych naszych wszystkich piłkarzy odkupować. Nie będzie nam Niemiec piłkarzy Germanii. Tak nam dopomóż Roger Pereiro. Putin. Co panu mówi nazwisko Putin? Ale wy macie zryte te zabany. Putin. Nie znam człowieka. Słyszał tylko. Osobiście się nie znamy. Ale słyszał też, że na jego nazwisko to w Rosji to nawet same krowy się zapładniają. A jak trzeba, to i z nich kakao poleci. A Obama. O, ba, nie, to nie byle kto. To pierwszy ciemny w Białym Domu. W takim razie proszę nam coś powiedzieć o Pentagonie. Chyba o samogonie. O Pentagonie ja nic nie wiem. Co ja? O samogonie? To ja całe wieczory mogę gadać. Kogoś ty mi przyprowadzi? Cię? Powaliło? Cię? Tak. Odeślemy pana na ziemię. Nie. Po powrocie nic pan nie będzie pamiętał. To ja często mam tak na ziemi. To jak się z sołtysem dorwiemy, prymuchy podkosztujemy, to jeden, drugi, czarna dziura, panie. Co to jest ta brymucha? A, to takie narodowe dobro. I jak na Polaka przystało, ja akurat to mam coś przy sobie, bo w gości z pustymi rękami nie idę. To co, ufaki, spróbujecie? Spróbujemy? No to pol! Lej! Sam se pole, nie lej, kieliszków nie mam, do dzioba to szalać. Chyba, że wy gdzieś to gdzie indziej lejecie. Do dzioba! A, to może i lepiej, bo to z drugiej strony to krzywdę by zrobił. Zdrowie! Zdrowie! Oj, jak pociągnął! Musi się babka jego na jakiego Polaka zapatrzyła. Ło, ale to ko? Pie! No i poszło zwarcie po kablu! Jak ja tak bym chciał, żeby tak... Ja się napił, a drugi się wypieprzył! Co pan najlepszego naro? Nic nie nar... To, panie, to przybucha! To puść go! Dojdzie do siebie! Muszę go teraz zanieść do laborato? O, masz! U nas to się na izbę wytrzeć, więc wozi! Tam od razu wszystkich na nogi stawiają. Te dziwne te ufoki. U nich z piciem to tak jak u nas z polityką. Rząd coś spieprzy, a naród się pozbierać nie może. Proszę państwa, pewnie każdy z państwa lubi święta. Pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, 1 maja, 3 maja. Kabaret młodych panów w swoim najsilniejszym składzie. Ale jest jeszcze jeden członek kabaretu młodych panów, który estradowo się nie udziela, natomiast zawiaduje sprawami organizacyjnymi i dźwiękowymi. To Piotrek Sobik. Brawa dla Piotrka. Tam jest Piotrek. Kiedyś i ty wystąpisz, zobaczysz. To na początku boli, ale potem się można przyzwyczaić. Proszę państwa, chciałem też w imieniu Kabaretu Młodych Panów bardzo podziękować firmie Serenada, Fundacji Elektrowni Rybnik i Urzędowi Miasta w Rybniku za nieustanne wspieranie działalności Kabaretu Młodych Panów. Oklaski mogą nastąpić.
Proszę Państwa, jeżeli Państwo się nie zorientowali, to w dalszym ciągu rejestrujemy materiał The Best, From The Best, From The Best, From The Best, From The Best, kabaretu młodych panów. Dzisiaj tutaj w Teatrze Ziemi Rybnickiej przy udziale wspaniałej rybnickiej publiczności, za której użyczenie dziękujemy władzom miasta. I teraz właśnie na Państwa oczach przez tę część naszej realizacji przetoczą się takie evergreeny kabaretu młodych panów. To oni bowiem właśnie zajęli się na serio problemem policji drogowej, czyli służby, która najbardziej mnie ciemięży ze wszystkich dostępnych mi służb. No oni mówią, że... Nie mówię o urzędzie skarbowym, prawda? Pamiętam, jak kiedyś się zatrzymali Czarka Pazurę po drodze i pytają policjanci pod Nowym Dworem, niedaleko Warszawy, pytają go, gdzie, czy Bałtroczyka nie wiezie w bagażniku. A Czarek mówi, dlaczego w bagażniku mam go wozić? Normalny jest koleżka, nie capi przesadnie, mógłby z przodu jechać, tak? A o co chodzi? A ten policjant z drogówki mówi, on wie, my wiemy, kiedyś musi tędy jechać. I ostatnio opowiedziałem to nie tak dawno w sali kongresowej, to poszło w telewizji i teraz znowu zatrzymali Czarka i mówią do niego, panie Czarku, pan w porządku, ale Bałtroszek znów se nagrabił, więc jest to jakiś rodzaj masakry. Pochłońmy się przez chwilę nad tym jakże trafnym odwzorowaniem problemów polskiej drogówki przez kabaret wiecznie młodych panów. Młody, chodź, chodź młody. Chodź. Stawaj tu. 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 To jest tam. Taki joke. Co, słyszymy? Słyszymy. Idą święta, trzeba zarobić, bo inaczej Mikołaj do ciebie w tym roku nie przyjdzie. Do mnie zawsze przychodzi. Tak. Jak? Jakoś tak. No. Proszę bardzo, zapraszam. Witajcie w piknikiej. O Jezu, kochany. Młody, spokojnie, nie panikuj. No co, Mikołaj, to nie jest. Spokojnie, to tylko ja, Janek. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokumenty poproszę. Tak. Tak. Ma pan dokumenty, czy nie? Tata ma. To pan zawoła tatę. Tato! Tato, pójdź ze! Witajcie z Pikiej! Witajcie, panocki kochane! Hej! Witajcie. Dzień dobry. Witajcie. Ile to się jechało, co? A co? Susareczka się spieprzyła? Co? Się wyszli z tego lasu jak te łosie. Się wystraszyłem. A tu patrzę, takie łacabistaści, łaficerowie. Pan to pewnie generał. Tak, te gwiazdy aż rażą. Ała, ja. A co, to widać? Widać. Mało kto teraz polonezem jeździ. Dobra, kto w końcu prowadził ten samochód? O Jezu, Sicku, no, synkowi dałem się przejechać. No pan zawoła syna. No przeca stoi. No. Co, ten negatyw? Cioj. To jest pański syn? No, 20 lat temu pojechałem do Ameryki dachy naprawiać. No i się okazuje, coś więcej zmajstrował. Tada! Jednak czasem te jabłko od jabłoni trochę dalej spodnie. Się mówi, tata, kokos od palmy spodnie. Cicho, jak ojciec go, no? Widzicie, zawsze się jakąś czarną owca w rodzinie znajdzie. Nie. Ale to tak jak u was, nie? Choć jak patrzę na tego, to raczej takie barany. Ej, jak już to pies. Młody, tak. Zawsze na posterunku i czujny. Młody. No co, wyniucham wszystko. To niuchaj. Niuchaj, białacie. No. Ciepnij mu ciuposkę, to wciniesie. Apor! Oj, głuchy. Albo stary. No, to trzeba będzie uśpić. No. Weź, bo się obrazu mieście. A jak się syn nazywa? Gładaj. Ja się nazywam John Bachleda Ratra Guścinica Synuś. Hej! No chyba córuś. O, synuś, córuś wyjechała, a przyjechał synuś. Tak.
No a dokąd ta kolorowa rodzinka się śpieszy, co? Panie komendancie. No co? Czarno-biała. Co, żeby mnie przysiąść zaraz, się knęli. Cioj. Panocku, cisnę z nim do Zakopanego, ale najpierw mu chciałem łajcyznę pokazać. No i co, podobało mu się w kraju? A podobało. Nawet mnie tata poznał ze swoimi kolegami z Bronxu. Z Boguszowic, ile razy ci mogę dać? Boguszowic. A do Warszawy go pan zabrał, nie wiem, pokazał mu Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski albo... Sejm. A na co ją będę Sejm pokazywał? No tam. Panocko, jak ja będę chciał pokazać stado baranów, to go na halę zabiorę. Najwozniejsze jest to ze Zubocył, Kraków. No i co, podobało mu się w tym Krakowie? Podobało. No. Najbardziej mi się podobał kościół Mariana. Mariacki. Ile razy ci mógł go dać? Rozpowiedz. No. W los na wiedzę, nie uwierzycie, co zrobił. Co? Do końca hejnał. No. Na WWZ-lu? A jeszcze mi tata pokazał taki duży dzwon. No, z wrażenia Zygmunt zabił. No. Kogo zabił? Jezusicku, jakiś ty durny jak na sekierce. No. To po co chodzicie w takich głupich butach? Te, a ciupagę w oko chcesz? Sieknij go, tata się skończy. Jeszcze sobie pamiątek w sukienicach nakupował, ale co za nakupował, nie uwierzycie. Kupił taki magiczny, świecący miecz Jedi z napisem Kraków. Tak. I Transformersa. Jeszcze takiego Transformersa, taki samochód, co się w smocha zamienił. Ty z napisem Kraków. I jeszcze płytę. Lady Gaga dla Krakowa. No. A jeszcze mnie tata zabrał na zubry. Co? No. Puszczy go pan wziął? A gdzie? Stary wypił, musiałem go nieść. Cicho. Nie ma góralskiej głowy, panie. Nie ma. Tata, tucy. Co? Tucy. Potucy i przestanie. Ale no przecież... Panie, co on powiedział? Co, nie rozumiecie? Czy piknie go na papalsku, no. Ta, to niech powie, w czasie suszy szosa sucha. Rasista! Bambus! Banany zrywasz! Czekaj! Później go zjesz. Panocki, no dogodujmy się, jak ludzie, no. A co my z tego będziemy mieli, co? Co? O! Swojskie wyroby spod samiuszkich tater. No ale to są jakieś kości dla psów. To sobie weź. Dziękuję. Młody wszyscy... No, na rosół jak znalazł. Bywojcie! Hola! My nie możemy was tak puścić. Co się stało? Co? Nie możecie? Nie możemy, bardzo proszę tu. Musicie. Un do Zakopanego musi dojechać. Rodzinne struny zobaczyć, góry, wierchy, smreki, turnie i białego misia z Krupówek. Bo kto białego misia zobaczy, tym dycha z kapsy wyskoczy. Ale najwóźniejsze jest to, co by się przepowiednia sprawdziła, by Wojciech i boj. Jaka przepowiednia? Bardzo proszę tu. To wy nie wiecie. Co? Tata Godej. Jo! No Godej przepowiednie. No to posłuchajcie. W starej górolskiej księdze jest zapisane. Kiedy czorny górol wyciągnie na Kasprowi wiedzie. Wielkimi susami bez czerwone wierchy w stronę giewontu się uda. Siklawica się zacnie cofać. Morskie oko się otworzy. Nie, zamknie się tata, zamknie się oko przecież. Zacznie mrugać. No. A wodogrzmoty Mickiewicza przemówią. No i co te kamyczki nam powiedzą, co? Wróć, Adam, wróć! Gazu, Adam, gazu! O. I kiedy czorny górol na Giewoncie stonie. Stonie. Zabrzmi! Niebo się łotwo z jej pierny polecą. I zbudził śpiącego rycerza. Rycerza. Syn zaś okrakiem nad Zakopanem stanie. Stanie.
weźmie swój miecz i dupnie go głęboko w ziemię. O i co się stanie, nie bądź pan żyła, dokończ historię. No. I się zakopianka łotkorkuje.